Witam serdecznie. Chciałbym przedstawić Ci kierunek wychowanie fizyczne. Kierunek, który funkcjonuje na naszej uczelni od samego jej początku, czyli od 1946 roku. Kierunek, który ukończyło wielu znakomitych sportowców i trenerów, wśród nich m.in. Kazimierz Górski, Ryszard Szurkowski czy Rafał Kubacki. Dzięki studiowaniu na kierunku wychowanie fizyczne z pewnością znajdziecie wiedzę, sport i sukces. Zaczynamy! Od 3 lat na kierunku wychowanie fizyczne realizowany jest nowy program kształcenia. Został on dostosowany do oczekiwań studentów oraz wymogów współczesnej edukacji. Na kierunku wychowanie fizyczne prowadzimy kształcenie dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia są 3-letnie i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. W trakcie 6 semestrów nauki absolwent uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne i kierunkowe do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, a także kwalifikacje do wykonywania drugiego zawodu w wybranej specjalności, takie jak sport szkolny czy gimnastyka kompensacyjno-korektywna. Studia drugiego stopnia są 2-letnie i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. W trakcie 4 semestrów nauki absolwent uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne i kierunkowe do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych, a także kwalifikacje do wykonywania drugiego zawodu w wybranej przez siebie specjalności. Dzięki temu absolwenci kierunku wychowanie fizyczne są optymalnie przygotowani do pracy we wszystkich placówkach oświatowych. Nasi studenci biorą udział w obowiązkowym obozie letnim, który odbywa się w Olejnicy, w ośrodku, o którym już wspominano. Realizują tutaj zajęcia z wielu przedmiotów związanych z aktywnością ruchową na wodach otwartych oraz aktywnością ruchową w środowisku naturalnym. Biorą też udział w obowiązkowym obozie zimowym w oddalonym o około 100 km od Wrocławia Zieleńcu w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie realizują zajęcia z wielu przedmiotów związanych z aktywnością ruchową na śniegu. Każdy student pierwszego i drugiego stopnia ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji instruktorskich w wielu dyscyplinach sportu. Dzięki temu może prowadzić zajęcia sportowe i rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą. Każdy student pierwszego stopnia uzyskuje także w ramach programu studiów kwalifikacje wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży oraz nauczyciela pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę z olbrzymim doświadczeniem praktycznym. Absolwent kierunku wychowanie fizyczne ma możliwość pracy w wielu rodzajach placówek oświatowo-wychowawczych i instytucjach sportowych dla dzieci, młodzieży, seniorów. Ma też ogromne doświadczenie i umiejętności do tego, aby zorganizować wydarzenie sportowe i rekreacyjne. Jeżeli masz pytania, to jesteśmy do Twojej dyspozycji. Pamiętaj, wiedza, sport, sukces, kierunek wychowanie fizyczne. Zapraszamy!